przeliczenie. Nie, bo to wiesz co, tak, miałem takie parę związków, zawsze przed nowym rokiem zacząłem, a po nowym roku puszczeniu, nie? Mówię, nie, wyczekałem te 3 miesiące, nie? I tak spotykaliśmy 3 miesiące i 1 stycznia BERS. I tak już zostało. No w sumie teraz w lutym będzie jak żony sobą mieszkamy. Nie? No, pierwszego lutego, żeby się wprowadzili. Tam do Piotrka, czy no. Wcześniej gdzieś tam? No, do Piotrka, nie? A wcześniej ona wynajmowała, a ja tak po prostu sobie mieszkiwałem u niej, nie? A teraz już wszystko wiesz, podzielone, nie? Tam razem. Następny to już Bartek, nie chcę mówić głośno. Powiem. To ja mam mu powiedzieć głośniej. No. Cicho. Umyj dupę. No, za dobrze masz jeszcze. Więc ja się rozumiem, to ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy kociarze w chacie. I dzisiaj tak siedzę, moja kotka przyleciała do mnie do pokoju. Tu miałam komputer na kolanach, kod mi się tutaj upieprzył. Tutaj go trzymałam, weź na ręku, przychodzi moja matka. Mówię, weź mi ją, bo wiesz, dosłownie tak mi to leżała. To byś mogła tak dziecko trzymać, a nie tego kota. No tak, tak. Powiem ci, że ta moja ma fajnie, nie? Bo jak młody będzie miał 18 lat, ona będzie miała 36, tak? Zdra się wcześniej, ale wiesz co? Wiesz, czyli z jednej strony fajnie, ma 36 lat i jeszcze jest kurwa w chuj życia przed nią, nie? Na którym miałem zjeżdżać? No jeszcze to nowe... Bartek? Co? Na którym miałem zjeżdżać? W 23, nie? 24. No tak, a tam jeszcze wiesz. Bo już mam kupony. Kiedy to pani widzę? Myślę, że do mojej 30 to tak, to jeszcze wiesz. Dużo było 2 lat. A no tak, jesteśmy drugi z którego miesiąca jest? Jest w czerwcu. Chyba na noc. Widać. Sierpnia. Czy Agnieszka tego Piotrka, grabarka, to ona chyba też zaszła w czerwcu, miała 18 czy 19? Teraz już miałem dwójkę odchowaną, nie mogę się gdzieś tam. A 40 na karku, nie? Piotrek chyba w tym roku będzie miał 40. Zmień mi na szybki. Pan też się wyprzedził? Nie, ja chcę teraz dopierdolić, tak żeby na zmianę opon być szybciej. Bo muszę mi jeszcze zmienić przednie skrzydło. I giry bolą. Giry cię bolą? Na ręce? Wszystko. Moje ręce, moje nogi, moje wszystko. Zapomniałam Paweł twojego kawału się wtedy sprzedać. I zeznaczy się. Miałam po drodze już sprzedać. Jaki to wam? Ja nie jestem dobra, to Paweł musi. Ja sobie z tego kumpla siedziałem, żeby się zjarali, wiesz, podpiszyliśmy i włączyliśmy sobie wojnę polską. A nie widziałam tego, ale to jest straszne głupie. Powiem ci tak. Za teksty czy co? Ogólnie początek i koniec filmu jest chujowe, nie? Ale to, co się dzieje w środku i tych parę scen, to chyba rozpierdala, tak? Dla tych scen kilku, tak? Tak. Dla tych scen kilku można zapalić i zeszczeć się do śmiechu. Jakbyś zobaczyła kurwa numer w McDonaldzie. Tam jest tyle wątków? Nie, to chyba... Nie, no jest film poryty, no. Ale kurwa te kilka scen to wygrywa w chuj, a te teksty? Ja pierdolę, no. Boryka. Zresztą zaraz, mam
na Discord wyraz. Powiedz to, macie scenę w Magnaldzie, nie? Borys się tam nadał, tak? W chuj, nie? On jest dobry, nie? No zobaczysz tą scenę, to kurwa. Gdzieś tam laskę, to pijana ją tam zakuł od tylca i krew jej poleciała i później jak zobaczy krew, to jak kurwa, no muszę zobaczyć jak od teksta jest już się, nie? Coś tam. Pani już podziękujemy, to się coś tam sobie mają zabyć, nie? O, czy kurwa, takie teksty, nie? Wiesz, na one jest cała scena w McDonaldzie, później, a później zaczynają, wiesz, dwa dresy do siebie się dopierdalała, wiesz, musi się zacznie bójka, nie? Pod klapy i co kurwa, no i co kurwa, no co kurwa, no i co kurwa. Ale kurwa, to Polakom nam wystarczy, żeby nas uszczęśliwić. Skończ to, ale gdzieś to zobaczysz, nie? Scena w McDonaldzie, znowu nie wziąłeś tam. W ogóle było jakieś dupy i się śćpał, bo już nie mógł tam wytrzymać, co poszedł. Jego kumpel znalazł na ziemi, no to kurde zapodał mu całego rzutu z spida, czyli kurwa wiesz krew, żeby tam mieć zęby, żeby się obudził, nie pójść do McDonalda, nie? Ten borsz się tak leży. No i dalej musi zobaczyć, co się dzieje, kurwa. No nie idzie opisać tego, nie? Ja się na drugi dzień z kumplem pół dnia w pracy śmieliśmy. Jak ogólnie rzecz biorąc nie lubię testosteronu, to Borys się tam tak rozbawia. No zła, tutaj nie widziałaś mnie. No jaka jeszcze? Paweł się okrążeń. Paweł kończy. Kończ. Zjeżdżasz teraz? Tak? Kurwa, dobrze mi powiedziałeś. A 23? Przejadę jeszcze jedno, co? Można. Niż może jechać teraz. Wszystko masz żółte, kurwa. To zjeżdżać? Chuj, zjedź normalnie, jak ci kazali, to będzie dobrze. Mam nadzieję, że miękkie mi wystarczy. Bartek, a jak tam? Była już wizyta, już pastor. Przyjmujecie księdza? Chyba. Ciekawa byłam, czy był jakiś wiesz, wykład a propos życia wspólnego przedmałżeńskiego. Bardzo uczciwość. Warto. Przede wszystkim. Na nam się przesunąć do świata po prostu. Przede wszystkim. Tak jak widać, mi się normalnie przygotowuje, tak samo zanim pokażemy Państwu samą. Standardowy. Ja chciałbym, żeby Państwu kilka słów na jej temat, wręcz od razu pokazali, jak to mamy za przeprażeń na jego znalazł. Także do tego przejdziemy. Najpierw mamy proszę, przepasując ten projekt Reda na Mykicińskiego. Co on tam łączył, kurwa? Przepraszam bardzo, żeby opowiedzieć o czym. Panie Państwu, część z Państwa pewnie byłem przez wiele lat dyrektorem handlowym. Nie, no Borys się tam wygrywa, ty busta. A jak rozmawiać ze swoim kutasem, nie? Też siedzi gdzieś dojebane, laska tam śpi, nie? Wiesz, spodnie w górę i co? No i sobie nie poruchasz, nie? Nie, jestem na McDonaldzie to. Jedziemy. Się dano tak nie uśmieję. Tutaj zajebiście ustępuje miejsce. Ale opozycja to walczy jak debila. W sensie wyjdziemy. Dalej. Podejrzanie wydało, bo kurwa tak się zmieścił z laską z żarem, a nagle się taka miła zrobiła, nie? Kurwa, coś się nie tak. O co ty to mam, nie? Jeszcze nie rozszyfrowałeś, co chodzi? Nie wiem, może chyba doszło do porozum do głowy. Nie, żaruje mi się, że takie głupoty naprawdę. A to tak jest czasami. Przynajmniej dla mnie są głupoty, ona kurwa robi. Z tym. Dokładnie.
Ja coś ciężko pijałem. A słuchaj, myśmy do kumpa przyszli nocy, żeby się zbierali, to oglądaliśmy wykresy. Wykresy życiowe. No, na przykład, dlaczego nie mam dziewczyny? Bo jestem brzydki, jestem inteligentny, bo mam czarodzieja level 80. Ale najlepszy wykres to był ideał kobiety. To był tak. Kółeczko, nie? No. Ładne dupki. Kółeczko. Inteligentny. Tam kółeczko coś tam, no i wiesz, kółeczko na środku, tak. Które wszystkie kręte mamusie. Tak, jak zaczęliśmy pizgać, nie? A po 30 sekundach o 4 w nocy wstała kumpla mamusia do nas wlazła i powiedziała ciszej. Na pewno było ciszej, nie? A jeszcze któryś zwłok? Mamusiaj. Nie, to nie szło nam spokojnie. Nie? A to już było, wiesz, przestańcie, dosyć, bo już nie mogę, nie? Chura. Tymi zakręceni są ludzie w robocie, nie? No te RTV-ki też są taki, taki Szymon, taki spokojny chłop, taki wiesz, wielki, taki spokojny ten, nie? Ale jak już się z nami skumowie, jakieś się jaranko i w ogóle. O, nie myślałem, że przez te tacy, nie? Takie jawiski pierdolnięte, nie? Kurwa, żeby na to wszystkie umowy przedłużyli i kurwa będziemy... Będziemy jechać. To kiedy idziesz na rozmowę ostatniego? No to wiesz, to będzie rozmowa czy coś, no. Wiadomo, nie? Bo do 1 do 2 lutego mam umowę. Ej, Paweł, pamiętaj, że mi to do Baśki do pracy zaczyniła. No cześć, co tam? Cześć. No. A, to ja przez pana zamówione specjalnie, super, super. To wiesz co, wyjedziemy do południa, na pewno. I chcemy wjechać do tego całego serio, więc powiedzmy plus minus 2 godziny. No to, nie wiem, około 15, kochana. No chyba się załapiemy na obiad. Zobacz, dokąd dojechałem. Co? Do mnie dojechałem. Czy tam nie kwalifikacje tak to czasu? Spoko, kochana, na mnie się nie przejmuj. Bo nie jechać do miękki. Nie jechać do ładunkowym. No, no. Kurwa, zaraz jak się szybko zużywają. No standardowe, że szybki? Zobacz, standardowe, ale przełom już na standardowe. Mm. No standardowe. Co robię? No gra, gra cały czas gra, teraz w drugiej lidze jeździ, jest jeszcze Bartek, także tak siedzę i piję piwo. No. Musiałem powiedzieć, że zajebiście puszczają. Też się bałem, mówię, może opóźnię hamowania.
No to nie, ja wejdę normalnie. No wiesz, co, że sama nie dała znać, to już naprawdę koper. Pięć sekund, nie? Taka podróż. To tak kropnęło. Wszyscy popośrednio. Zaraz lot. Około 15 na pira ze drzwi jeszcze do południa nie śpisz i tak do 12, nie? Ale nie ma rynku. No. To jeszcze będziemy dzwonić do ciebie, wiesz, o dokładnie o której wyjeżdżamy, to tamto, no. O Boże, ej, ale wiesz co, no to nie fajnie, że tej Reni nie ma. Ja myślałam, że wiesz, tam przyjedziemy, do wtorku jesteśmy, to sobie siedzimy, a to widzisz, to będziesz musiała, kurczę, z Majusią. No Paweł mi mówił, że ty tam, wiesz, do Mikołaja gadałaś, że przyjedzie Paweł z Martą, a ona, że ciocia, także już... Właśnie Klacza mówił, to co pomarzyło? 8 wyścigów, czy tam 10 do końca, wszystkie wygrane, no nie? Nie, no to już słodkie jest. No raczej. Tylko spa, no to na pewno. No kurwa. To z żarciem. Spa to nie chociaż, może, oni znają spa, bo Węgry to wiesz, nikt nie zna, bo nikt nie jeździ. Tak. A ja akurat poćwiczyłem ostro. Ale kurwa, spa, stary, oni mają taką konfigę. No dobra, niech mi tylko pokaże, to ja będę pamiętała. No. Spa to robisz cuda. A kurczę, no tylko tutaj jest taka prosty, sprawa, kurwa, że nic nie mam z sobą. Ale Hakkinen. Do tego, no. Hakkinen kiedyś wyprzedził tam Schumachera. Jedno no z ładniejszych wyprzedzeń. Dublowali kogoś, z dwóch stron wzięli kolesia w kleszczach i wtedy go wyprzedził ten. No zobaczmy. Po 21. Nie, muszę włączyć tą scenę. No, no wiem, nie?
tam. Jeszcze jedziesz Nikiloda? Tak. Ostatnie dwa okrążenia. Może zmień mi na szybki, to ja się dopierdolę z czasem. To nie jest zerwil. To tam? Nie, jest mechanik. To mechanikujesz już w drugim wyścigu? No pfu, ba. A tu mu troszkę popadało i tak ze trzy okrążenie przestało, nie? Ale tam też padało. No kurwa, kurwa. A tu wiesz, popadało i przestało, już miał panikę, nie? W takiej ulewie już dawno nie jechałem. Zobaczysz na filmiku, jakie ostatnie okrążenie, jakie cuda wyprawiał, bączki w ogóle. A teraz ma wszystkie opony pomarańczowe. A następny jest spa, tak? Tak. O kurwa, to ja tutaj nie widzę przeciwników dla Pawła, nie? Widziałeś, co on robi w spa? Jeździłem z nim. To kurwa nie jeźdź, bo odpuść sobie w ogóle ten tor. Tam jak dobrze nas pojeść. Kurwa na pamięć. Ale Paweł to jeździ jak pojebany na spa, nie? Ja już widzę te wyprzedzenia przy 240 kurwa na prostej. 340, sorry. Kurwa, ja nie zobaczę spa. Pracuję na popołudniu. O kurwa. No